3 czerwca 2016 jesteśmy między Pruszczem Gdańskim a Cieplewem. Tam po lewej za tym strumykiem powinno być widoczne na filmie płot, tam lampy od terenu lotniska wojskowego. I tu jest jakby coś w rodzaju takiego wału. Cholera wie, takie długie pryzmy. Gdzie przechodzimy teraz na prawo, nie wiem jak to na filmie wyjdzie. Dobrze pewnie nie będzie, no bo jest tak zarośnięte. Tu trzeba by znowu gdzieś być w marcu najwyżej. Ale to co ja widzę normalnie oczami. Zresztą wiedziałem, że tak będzie, bo przecież tu już byłem. To płaski teren i wyrównany. Właśnie tu gdzie rosną drzewa, tutaj gdzie patrzymy. O, ten, to powiedzmy ta skarpa, na której stoję. Widzę, że to jest wszystko sztuczne. I tu ten płaski teren, gdzie miała iść autostrada z Berlina do Królewca. Wyciąć te drzewa i by to było wtedy widać. Płaski, wyrównany teren. O, tu się obracamy w stronę drogi. Przede wszystkim torów kolejowych z Gdańska na południe. O, tam są widoczne w tle, zaraz tam dojdę. No a tu droga taka lokalna wzdłuż torów z Cieplewa do Pruszcza. Więc jak tego na filmie nie widać, to na słowo, jak się przyjedzie, na filmie i na zdjęciu, którą wcześniej zrobiłem, już tam iluś lat jest na stronie, jak się przyjedzie, to widać po prostu, się staje, od razu się widzi. No ale trzeba tutaj trochę wejść, jakby oczy dostroić do terenu. Czy całkowitej pewności nie ma, że to jest to, ale tak z różnych planów, ze zmian na mapie wynika. No i z tego, jak to wygląda, że to właśnie to. No, tu się tutaj tak to urywa. No zagadką jest, jak to miało niby dalej pójść. Pod torami, nad torami. Nad torami to powinien być przecież już nasyp, więc pod torami. Ale teren podmokły, no więc... Znaczy podmokły, depresyjny bardziej taki. Tu jak wychodzimy z lasu, to właśnie już nic nie widać. Tu jest ten asfalt Cieplewa, który się zaraz skończy. No i tam po prawej tereny lotniska w Pruszczu. No, ale wprost tam, gdzie widać za torami, to jest to rondo. Dawne jedynki, teraz 91. Do obwodnicy, do autostrady. Tutaj przejdę do torów, żeby tak to lepiej pokazać. O, może będzie jechał jakiś pociąg, to będzie też fajnie tak pokazałe do filmiku. O, Intercity. Tutaj ten teren wciąż jeszcze jest wolny, wiadomo, że tu nic zbudowane nie będzie. Ale można było na przykład obwodnicę południową tak poprowadzić już w kontekście tej autostrady. Jaki by to miało sens i tak dalej, no to już temat na dłuższe dyskusje. Zresztą już przerabiane na pewnym forum. Można było. Będzie to chyba zaraz lepiej widać, tą pustą przestrzeń jeszcze tutaj. W każdym razie 10 lat temu tu w ogóle nic nie było. Tam jest te rondo. Czy to jedzie coś, nic nie jedzie. Ja właśnie będę wdrapywał. Tak muszę na drugą stronę zaraz przejść jakoś.